Witam Was na moim kanale i dzisiaj przedstawiam kolejne dwie pary wyrazów w brytyjskiej i amerykańskiej odmianie języka angielskiego. A są to warcaby oraz wakacje. Zapraszam. Pierwszą wybraną przeze mnie parą wyrazów są wyrazy holiday oraz vacation. Oczywiście wiemy, że w odmianie brytyjskiej mamy holiday, w odmianie amerykańskiej vacation. I to w zasadzie byłoby proste. Natomiast ciekawe tutaj jest, skąd pochodzą te wyrazy. Otóż brytyjskie holiday pochodzi niejako ze staroangielskiego helligdag, czyli dzień święty, dzień poświęcony, tudzież jakaś religijna rocznica, religijna uroczystość. Stąd mamy tutaj niejako złożenie wyrazu hellig, czyli święty, obecnie holy, oraz dag, czyli dzień. Stąd też w języku brytyjskim mamy pochodzenie ze staroangielskiego i jeszcze gdzieś tam wcześniejszych pierwowzorów tego języka, gdzie dosłownie oznaczało to święty dzień. Dla odmiany amerykańskie vacation oczywiście znaczenie ma obecnie takie samo jak holiday. Natomiast pochodzenie tego wyrazu jest z natury łacińskiej, gdzie vacatio oznaczało przerwę, dzień wolny, wolność, czy też brak obowiązku wykonywania jakiejś tam służby. Innymi słowy, był to po prostu dzień wolny, w którym nie trzeba było pracować. I tutaj oczywiście przez język francuski ten wyraz przeniknął niejako do języka angielskiego w jego amerykańskiej odmianie. Stąd tutaj możemy powiedzieć, że odmiana amerykańska skorzystała z wyrazu, który pozbawiony jest rdzennie tego sakralnego charakteru. Zatem holiday po angielsku to wakacje, a po amerykańsku vacation. Druga para wybranych przeze mnie wyrazów to warcaby, czyli drafts po angielsku i checkers po amerykańsku. I otóż ciekawy jest ten wyraz o tyle, że w odmianie brytyjskiej draft pochodzi prawdopodobnie od słowa drag, czyli ciągać pionki po szachownicy. A więc draft związane jest tutaj bezpośrednio z pionkami, którymi grywa się w warcaby. I wyraz ten prawdopodobnie niejako powstał w późnym XIV wieku i oczywiście jest pochodzenia francuskiego. Natomiast istotą jego jest to, że w języku angielskim mamy tutaj ciągnięcie pionków po szachownicy. Dla odmiany w języku amerykańskim, w angielskim amerykańskim mamy checkers. I wyraz ten pochodzi od słowa chessboard, dosłownie, oczywiście poprzez derywaty francuskie oraz znowu łacińskie, gdzie mieliśmy scacarium, to była szachownica po prostu. Zatem checkers jest związane nie tyle z pionkami, ile z planszą, na której w tę grę się gra. Zatem drafts i checkers to warcaby. Natomiast w odmianie brytyjskiej wyraz ten bardziej odnosi się do pionków, którymi gramy. W odmianie amerykańskiej bardziej do planszy, na której w tę grę gramy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrybowania oraz klikania łapkę w górę. Zawsze to dla mnie jakiś miły sygnał. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie na dzisiaj. Cześć.